Wszystkie formalności załatwili za nas. Zaprojektowali, pomogli w uzyskaniu kredytu. Szybko zamontowali i nie uwierzy sąsiad, możemy dostać nawet dotację 5000 zł. 5000? A na start nie wydaliśmy ani złotówki. O, i teraz wszystko jasne. Jak słońce. Esoleo. Nieskończona energia. Wybierz instalację fotowoltaiczną Esoleo i płać mniej za prąd. Przyjdź do salonów Plusa i cyfrowego Polsatu i sprawdź, jakie to proste. Promyczku, my też będziemy czerpać energię ze słońca. Ja już dawno wpadłam na ten pomysł, Stefan. Czy wiesz, że kluczem do szczęśliwego życia jest również twoja wątroba? A kluczem do zdrowej wątroby jest Essentiale Forte. Fosfolipidy niezbędne zawarte w Essentiale Forte to trzy korzyści dla wątroby. Regeneracja, wzmocnienie, ochrona komórek wątroby przed toksynami. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Chwytaj każdy dzień będąc w pełni sił witalnych i kochaj życie całą swoją wątrobą. Na 150 debata dnia w Polsat News. Ja się nazywam Grzegorz Jankowski. Witam Państwa serdecznie. Przed chwilą w Polsacie był minister zdrowia Łukasz Szumowski. Mówił, że trzeba się zastanowić nad tym, żeby karać ludzi, którzy wchodzą do sklepów i do pomieszczeń zamkniętych bez maseczek. Mandatem na przykład do 500 zł. Jestem ciekaw, co Wy Państwo o tym sądzicie, a mnie się wydaje, że jest to po prostu bardzo dobry pomysł. Drodzy Państwo, dzisiaj debata. Zaczynamy więc bez zbędnej zwłoki i od razu przedstawiam moich pierwszych gości. Są nimi dzisiaj. Pani Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór. Pani Dorota Olko z Lewicy, Partia Razem. Witam Panią serdecznie. Dobry wieczór. Pan Marek Sowa, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór, witam Pana, witam Państwa. Oraz Pan Stanisław Bukowiec z Porozumienia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drodzy goście, zaczynamy od tematu zaprzysiężenia, bo oto dzisiaj, które ma się odbyć w przyszły czwartek, czyli 6 sierpnia, zaprzysiężenia pana prezydenta. Oto dzisiaj wyczytałem na Twitterze takiego tweeta Romana Giertycha. Apeluję do wszystkich przedstawicieli opozycji, aby nie uczestniczyli w zaprzysiężeniu prezydenta Dudy, o ile jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez 3 legalne i prawidłowo obsadzone Izby Sądu Najwyższego. W przeciwnym wypadku swoją obecnością będą legitymizować zamach PiS na sądy i przejęcie Sądu Najwyższego. Włos mi się zjeżył na głowie i chciałem zapytać pana Marka Sowy, czy pan zbojkotuje zaprzysiężenie w takim razie? Posłowie Koalicji Obywatelskiej będą na Zgromadzeniu Narodowym podczas zaprzysiężenia pana prezydenta. Jeszcze zobaczymy, ile ostatecznie będziemy dysponowali, iloma miejscami będziemy dysponowali w trakcie tego zgromadzenia, bo ta sprawa nie jest definitywnie rozstrzygnięta. Przypomnę, że do końca lipca w trakcie naszych posiedzeń obowiązywały cały czas limity ustalone przez panią marszałek. Posłowie Koalicji Obywatelskiej mogli być obecni tylko w liczbie 46 posłanek i posłów na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Zobaczymy, bo wiem, że była taka zapowiedź, że tutaj obecność nie będzie ograniczona, no ale w świetle choćby tych nowych cały czas danych, które są publikowane przez Ministerstwo Zdrowia, pewnie w przyszłym tygodniu ostatecznie pani marszałek zajmie stanowisko. Przypomnę, Zgromadzenie Narodowe to nie tylko posłowie 460, ale również Rozumiem, że Koalicja Obywatelska na zaprzysiężeniu pana prezydenta będzie jak najbardziej. Proszę? Rozumiem, że Koalicja Obywatelska, posłowie i senatorowie waszej formacji na zaprzysiężeniu prezydenta w obecności Zgromadzenia Narodowego będą obecni. To już zapowiedział pan przewodniczący Budka w dniu wczorajszym. To w takim razie rozumiem, dziękuję. Przechodzę do pani Mirosławy Stachowiak-Różeckiej. Ale ten druga część tweeta jest taka. Prawidłowo obsadzone Izby Sądu Najwyższego. Nie boi się pani, że po ewentualnej decyzji Sądu Najwyższego, najprawdopodobniej uznającej ważność wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta, rozpocznie się w kraju taka akcja o to skradzione wybory, albo na przykład, że ten sąd był nielegalnie, to wszystko potwierdził, bo tak to wszystko się zapowiada w tej chwili.
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, no mi się wydaje tak, że to chyba już powinni ci koledzy z totalnej opozycji zauważyć, że ten taki projekt totalna opozycja, bojkotowanie, podważanie kolejnych demokratycznych faktów, które zachodzą, tak jak w przypadku Sądu Najwyższego, wyboru sędziów w Sądzie Najwyższym, które zachodzą w Polsce, tak naprawdę im się przede wszystkim nie opłaca. No kolejne przegrane wybory i kwestionowanie, nieustanne podważanie tego wszystkiego tak naprawdę nie prowadzi ich jednak do zwycięstwa. Nie warto, lepiej moim zdaniem jednak koncentrować się na projekcie, na programie, na tego rodzaju rozmowach z Polakami, żeby przekonać jakimiś tego rodzaju argumentami, co dla wyborców. Natomiast w tym konkretnym przypadku, kiedy pan pyta, czy będą posłowie opozycji na zaprzysiężeniu w Sejmie, czy nie, no to ja chcę tylko zwrócić uwagę, że to nie jest pokazywanie, czy demonstrowanie niechęci, czy pogardy do jakiejś części polityków i samego wybranego przecież prezydenta, tylko przede wszystkim do wyborców i wcale nie tych, którzy zdecydowali się oddać głos na prezydenta Andrzeja Duda, ale do wszystkich tych, którzy przecież tak pięknie uczestniczyli w wyborach, wysoka frekwencja, traktowali to poważnie i ze względu na to, że oni byli poważni, to zachęcam polityków, żeby także byli poważni. I to był głos pani Stachowiak-Różyckiej. Przechodzimy do Doroty Olko z Lewicy, z opozycji. A pani będzie obecna na zgromadzeniu? Jestem rzeczniczką, nie mam szczęścia być posłanką. Lewica, to miałem na myśli. Tak, ale Lewica będzie, bo trzeba szanować wybory, wyroki demokracji i podchodzić do niej poważnie. I tutaj, jak rzadko się zgadzamy, to z panią poseł Stachowiak-Różecką się jak najbardziej zgadzam, że to jest szacunek do wyborców, bo to ludzie wybrali Andrzeja Dudę i ten wybór trzeba uszanować. I myślę, że tutaj jakiekolwiek demonstracje podważania woli ludzi, woli wyborców, wyborczy, pogłębiają tylko te podziały, które w kampanii, pod koniec kampanii wyborczej były coraz silniejsze. I jeżeli serio traktujemy demokrację, jeżeli mówimy tak dużo o tym, jeżeli krytykujemy też działania Prawa i Sprawiedliwości w wielu momentach podkopujące demokrację, to traktujmy ją serio do końca, to traktujmy poważnie te wybory. Dlatego myślę, że tutaj to jest ważny moment, Lewica na zaprzysiężeniu będzie, ale to, o czym wspomniał pan poseł Sowa, bardzo istotne jest, żeby te warunki bezpieczeństwa też zostały zachowane, bo ludzie patrzą na to, jak zachowuje się władza, jak zachowują się ludzie także w parlamencie. I to jest bardzo ważne, żeby dawać dobry przykład, że nie stwarzamy zagrożenia dla siebie nawzajem, że nie tylko traktujemy serio demokrację, ale także podchodzimy poważnie do tej sytuacji. A wydaje mi się, że coraz bardziej Polacy są zdezorientowani, jak tę sytuację traktować, więc ten wątek tutaj też jak najbardziej. Pani poseł, a wie pani, jaki przykład dawali politycy zachowania się podczas pandemii koronawirusa? To myśmy wszyscy widzieli podczas kampanii wyborczej. Widzieliśmy wszystkich kandydatów, również pani kandydata, czyli Roberta Biedronia, na masowych wiecach i nikt tam nie dbał tak naprawdę o bezpieczeństwo. Taka była prawda i taki nam przykład dawaliście. Czy pan uważa, że to jest wina kandydatów, tak? Nie mówię, że jest to wina kandydatów, tylko po prostu pani Olko mówi o tym, że politycy powinni dawać przykład tego, jak się bezpiecznie zachowywać, a potem politycy jadą i organizują wiece wyborcze, na które przychodzą tysiące ludzi. Nawet nie mam o to pretensji, jakoś to rozumiem, tylko że jeżeli z jednej strony mówicie o tym, że musimy dawać przykład, a z drugiej strony takie wiece organizujecie, to chyba coś tu zgrzyta. Pełna zgoda, ale ja sobie jednak nie przypominam aż tak masowych wieców naszego kandydata i w ogóle przed pierwszą turą. Szczególnie ta końcówka to było stwarzanie wrażenia, że coraz bardziej, że nic się nie dzieje, że można bezpiecznie, że można bezpiecznie iść na wybory, bo jak to zresztą mówił premier, ten koronawirus już wcale nie jest groźny i teraz widać tego konsekwencje, no bo wystarczy wejść do sklepu, żeby zobaczyć, że duża część obecnych osób nie noszą maseczek, więc myślę, że tutaj to nastawienie partii rządzącej w tym wypadku no było mocno nieodpowiedzialne. Tu dziękuję pani rzecznik. Dostałem informację, że pan Stanisław Bukowiec, straciliśmy połączenie z nim. Wracamy do pana Marka Sowy. No właśnie, korona.
koronawirus. W Polsce dzisiaj ponad 650 zachorowań, ale jak rozmawiałem z ministrem Szumowskim, był przed chwilą na naszej antenie w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, mówił, że są to zakażenia, które są w ogniskach. To są kopalnie w tej chwili i 3 zakłady pracy. Uspokajał, mówił, że oczywiście trzeba się zawsze bać, ale mówi, że sytuacja jest pod kontrolą. To są zakłady pracy i kopalnie. Pan Sowa, czy pan przyjmuje za dobrą monetę te słowa? No myślę, że mało jest już Polek i Polaków, którzy wierzą ministrowi Szumowskiemu i ta mnogość jego wersji, które prezentuje od marca, jest tak obfita i tak sprzeczna wzajemnie ze sobą, że trudno uwierzyć, ale chcę też głos odnieść się do tego obecności kandydatów na wiecach wyborczych, na organizowanych przez nich wieców wyborczych w trakcie kampanii wyborczej. Ja przypomnę, panie redaktorze, że choćby pan premier 1 lipca mówił, nie ma już się czego bać. Latem wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze, dużo słabsze. To na rządzących jest główna odpowiedzialność za to, aby stworzyć takie warunki, również zadbać o takie przepisy, które po prostu umożliwią wzajemne konkurowanie. Nie wolno dzisiaj mieć pretensji do kandydatów na urząd prezydenta, że w obliczu ordynacji wyborczej, która została przygotowana, chcę powiedzieć, przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, ich większością uchwalona, którzy zdecydowali się, aby te wybory odbyły się właśnie 28 czerwca i 12 lipca, druga tura, żeby wywiesili białą flagę i nie ubiegali się o poparcie obywateli. To jest zupełnie naturalne. Jak mieliśmy kalendarz wyborczy tak krótki, że kandydaci no siłą rzeczy musieli przeprowadzić jaką minimalną swoją kampanię, a to sami wyborcy decydowali, czy chcieli być obecni na wiecach jednego kandydata, czy nie. No jak pan sobie wyobraża sytuację taką, że ktoś będzie kogoś podtrzymywał przed przyjściem na wiec wyborczy? No to jest po prostu w demokracji, w mojej ocenie, absolutnie niemożliwe. Panie pośle, doskonale pana rozumiem, to ale słyszę teraz głosy, na przykład przez wydarzenia. Ja mogę powiedzieć, bo wielu uczestniczyłem i wiele razy ta obecność no przerosła nasze najśmielsze oczekiwanie. To, że spotkania z Rafałem Trzaskowskim cieszyły się tak dużą obecnością Polaków, no to z jednej strony, ale z drugiej strony niesie to oczywiście te zagrożenia, o których pan mówi. Doskonale pana rozumiem, że trudno zorganizować kampanię bez wiecy wyborczych. Absolutnie pana rozumiem. Rozumiem też to, co pan mówi, że trudno powstrzymać wyborców czy ludzi przed tym, żeby na te wiece przyszli. Ja rozumiem. Ale co ma na przykład powiedzieć branża muzyczna? Kilkaset tysięcy ludzi, to może też zróbmy to w ten sposób. No kto chce pójść na koncert, niech sobie pójdzie. A oni mieli zakazane robienie koncertów i do dziś nie mogą ich dużych organizować. Panie pośle. Ale od tego jest władza. No, ja dzisiaj czytałem wywiad z panem profesorem Simonem, epidemiologiem, no, który bardzo mocno krytykuje jak gdyby działania rządu. On twierdzi, że one są bardzo chaotyczne, że do wielu, że tak powiem, decyzji nie powinniśmy dopuścić, że te obostrzenia powinny być większe. Ale my tutaj z pełnym szacunkiem dla naszej czwórki nie dysponujemy taką wiedzą fachową, nie dysponujemy ekspertyzami, aby móc się do tego w sposób precyzyjnie odnieść. Ja wierzę, chciałbym w to wierzyć, że decyzje rządu są podejmowane w oparciu o jakieś opracowania, wsparcie eksperckie. Chociaż, tak jak powiedziałem, no z perspektywy tych 4 miesięcy trzeba w to wątpić. Przypomnę tylko, że poseł Sośnierz od dłuższego czasu wyrósł na głównego krytyka działania pana ministra Szumowskiego. Dzisiaj też bardzo mocno skrytykował jego działania, a właściwie brak jakichkolwiek działań w zakresie tego, aby ta choroba się nie rozprzestrzeniała. Przypomnę, że w Małopolsce miniony miesiąc, obecny, ten lipcowy, no pod względem ilości zakażeń, zgonów, no jest po prostu gigantyczny. I tutaj żadne kopalnie nie mają. No może w zachodniej Małopolsce w części kopalnie mają jakiś swój udział, ale tak naprawdę to są zupełnie inne wydarzenia. To są wesela, pogrzeby, oczywiście to się przeniosło na zakłady. Dziękuję panie pośle, bo muszę równo rozdzielać głos. Dziękuję panie pośle, to był pan poseł Marek Sowa. Przechodzimy do pana Stanisława Bukowca, z którym odzyskaliśmy połączenie. A czy pan ma zaufanie do ministra Szumowskiego i do działań rządu w czasach obecnej epidemii, teraz kiedy te słupki zachorowań znowuż poszły do góry?
Rekomendacja, o której pan redaktor wspomniał na początku, czyli słowa pana ministra Szumowskiego mówiące o tym, że trzeba będzie być może wprowadzić restrykcje, kary dla tych osób, które nie stosują się do przepisów związanych z zabezpieczeniem ust, nosa. Uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo pan poseł Sowa mówi o pewnych działaniach rządu, ministerstwa, ale zacznijmy bić się w piersi jako Polacy, że myśmy sami doprowadzili do tego, że jest pewne rozluźnienie, że jest jakby przyzwolenie również społeczne coraz większe dla tych osób, które na przykład wchodzą do sklepów, wchodzą do obiektów zamkniętych, nie mają maseczki założonej. Niestety, no, jeżeli sami nie będziemy się szanować, to żaden minister, żadne służby, żadna inspekcja nie są w stanie tego za nas zrobić. Dlatego uważam, że takie kary, które miały być wprowadzone, na pewno pomogą w bezpieczeństwie zdrowotnym Polaków. A pana zdaniem ile taka kara powinna wynosić? Łapie policjant kogoś w sklepie bez maseczki i ile mandat? No nie chciałbym w tej chwili spekulować, bo myślę, że... Stówka, ta kwota, dwie stówki. 500 zł... Ja myślę, że kwota 500 zł jest kwotą, która na pewno powinna odstraszać tych, którzy w sposób lekceważący podchodzą do tego typu obostrzeń. 500 zł to dużo. Pani Dorota Olko, a pani, czy pani bierze za dobrą monetę to, co mówi minister Łukasz Szumowski? Mamy zakażenia, ale wszystko jest pod kontrolą. Te zakażenia są w trzech kopalniach, w trzech zakładach pracy, a w pozostałych miejscach, na przykład na Mazurach czy Zachodniopomorskim, gdzie jest teraz dużo turystów, to są pojedyncze przypadki. Pani ocena. Pierwsza rzecz, ja bym chciała się jeszcze odnieść do tych kar. No przecież kary już teraz funkcjonują i to, co odstrasza, to jest nieuchronność kary, a nie jej srogość. I więc ja nie wiem, czy ktoś z państwa widział, żeby ktokolwiek pilnował tego, czy ludzie noszą maseczki, czy nie, bo ja szczerze mówiąc się z tym nie spotkałam, z takimi kontrolami, ani nie znam nikogo, kto by się spotkał, więc myślę, że to jest jakiś, to jest problem i wysokość kary nic tu nie zmieni, jeżeli one nie działają i są martwe. Albo co, policja tak, powinna do wszystkich sklepów wchodzić? Jak to powinno pani zdaniem funkcjonować? Znaczy, myślę, że to... Bądźmy poważni, nie jest to realne, żeby wchodzić do wszystkich sklepów, ale jakiekolwiek kontrole pewnie byłyby wskazane. Ale też, szczerze mówiąc, z pewnym niepokojem słucham, jasne, że wszyscy bierzemy odpowiedzialność za to, wszyscy powinniśmy podchodzić odpowiedzialnie do tej sytuacji pandemii. Ale z niepokojem słucham takich wypowiedzi, że to my wszyscy ponosimy odpowiedzialność, bo powinniśmy to traktować poważniej. No ale skąd ludzie mają wiedzieć? I to, co mnie najbardziej martwi... A to wszyscy wiedzą, że trzeba maseczki nosić, pani rzecznik. Pan nie słuchał ministra Szumowskiego. Słuchałem, oczywiście, że słuchałem. Mówił, że są trzy ogniska w kopalniach i są trzy ogniska w zakładach pracy. Największy problem moim zdaniem jest taki, jak też rozmawiam z ludźmi, którzy coraz bardziej dopytują, czego można się spodziewać i czy mają planować wakacje, czy mają planować to, że dzieci pójdą do szkoły. Nic nie wiedzą i najbardziej dla mnie niepokojące w tych wypowiedziach czy ministra Szumowskiego, ale na przykład jak wczoraj słuchałam wiceministra Kraski, który mówił, no ja myślę tak, mnie się wydaje tak, jakby to były luźne impresje i że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Owszem, ona jest dynamiczna, ale wszyscy powinniśmy mieć świadomość, że jest jakiś sztab ekspertów, że są warianty takie i takie. W takiej sytuacji, jeżeli pandemia będzie się rozwijała tak, to postąpimy tak. Będzie się rozwijała tak, postąpimy inaczej. Panie redaktorze, za chwilę pani oddam głos. Pani Olko, proszę do punktu. Że z czegoś te obostrzenia, znoszenie ich, wprowadzanie, że z czegoś one wynikają. No jeżeli jednego dnia wprowadzamy zakaz wchodzenia do lasu, za parę dni go znosimy, to coraz trudniej jest wierzyć w to, że to jest wiarygodne. Więc ja bym chciała mieć poczucie, że za tym, jak tu ktoś powiedział, że nie jesteśmy ekspertami, ale że za politycznymi decyzjami stoją ustalenia eksperckie i że na to się rząd powołuje, a nie na swoje i tu różne dziękuję impresje. Pani rzecznik. Pani rzecznik mówi, że chce mieć poczucie, że za decyzjami rządu stoją eksperci, ustalenia ekspertów. Niech do tego się odniesie pani Stachowiak-Różecka. No szanowni państwo, no właśnie tak te decyzje są podejmowane i nie udawajcie państwo, że nie słyszycie, że jest plan, prawda, co będziemy robić, gdy się okaże, że jednak ten koronawirus powraca jesienią z większą siłą, albo gdy teraz będziemy obserwować, bo obserwujemy, to jest fakt, większa. Słuchałam cierpliwie, bardzo proszę pani.
Bardzo proszę, pani rzecznik. Więc naprawdę ten plan jest. Dzisiaj słyszeliśmy, przecież pan rzecznik rządu się wypowiedział, że jest rozpatrywane, jeżeli ta skala zwiększenia tych zachorowań będą się utrzymywały, to trzeba będzie rozważyć znowu powrót do restrykcji tych takich, o których sądziliśmy, że już nie będziemy do nich wracać. Więc wiemy, że sytuacja jest dynamiczna i tak naprawdę nie do końca przewidywalna, więc rzeczywiście nie miejcie państwo pretensji, że dziś jeszcze do końca nie wiemy, w jakim kształcie, w jaki sposób 1 września będą funkcjonowały szkoły, bo ja wolę, żeby rzeczywiście, tak jak państwo sami się powołujecie, eksperci to bardzo dobrze przemyśleli, żeby nie było chaosu, żeby było to tak przygotowane, że jak już się zdecydujemy pójść jakąś konkretną drogą, to rodzice będą wiedzieli, jak to będzie wyglądało i będą mogli planować swoje życie zawodowe. Więc spokojnie, szanowni państwo. Naprawdę uwagi tego rodzaju, że rząd nic nie zrobił, nic nie robi, jak tu pan poseł z Platformy Obywatelskiej mówi, to już to wielokrotnie w wielu programach i nawet chyba u pana redaktora było wyśmiewane i przytaczane choćby słowa pana Kosiniaka-Kamysza i Budki, jaka to świetna kolejna tarcza antykryzysowa. Naprawdę bez żartów. Ogromne pieniądze, ogromne środki. Dzisiaj rozmawiać możemy znowu, bo jest inauguracja przecież od 1 sierpnia bonu turystycznego, zapowiedzi, ekstra wsparcia dla branży turystycznej. Naprawdę dajcie państwo spokój. Robimy dużo, rząd zrobił bardzo dużo. I jeszcze słowo słowo o maseczkach. Rzeczywiście nastąpiło rozprężenie. No wszyscy mieliśmy taki moment, że siedzieliśmy, prawda, w domkach i się martwiliśmy i się zastanawialiśmy, czy jak pójdziemy do sklepu pod chleb, to się od razu nie zarazimy. Faktycznie nastąpiło rozprężenie i faktycznie warto zwracać uwagę, nie szukać winnych, nie obciążać już tym bardziej po prostu Polaków oczywiście, ale przypominać, zwracać uwagę. O wielu propozycjach łącznie z karami państwo już rozmawialiście, ale ja zauważyłam też, że taka aktywność właścicieli sklepów i sprzedawców jest bardzo wskazana, czyli ja się spotkałam nawet z czymś takim, chodzę do sklepu, mam maseczkę, ale pan mi się przygląda, mówi, ale tak bardziej proszę na nos założyć, bo ma pani niedokładnie założoną. I informacja przy tym, że proszę pani, proszę nas szanować, bo jeśli pani nie będzie tego respektować, to my również zapłacimy kary. I tu dziękuję to jest argument, pani, który przemawia. Dziękuję pani poseł. Przechodzimy do pana Marka Sowy. No właśnie, jak pan ocenia walkę rządu już na poziomie gospodarczym, tak można powiedzieć, z epidemią koronawirusa? Widziałem takie dane Eurostatu, gdzie w Polsce bezrobocie jest najniższe, w Europie, no nie, w Czechach jest najniższe. My jesteśmy na drugim miejscu, mamy około 3 punktów procentowych bezrobocia. Pozostałe kraje radzą sobie o wiele gorzej. Taka Francja 7 punktów procentowych, Hiszpania 15, Włochy prawie 9 punktów procentowych. Jak pan ocenia walkę rządu na polu gospodarczym ze skutkami epidemii? Myślę, że na ocenę trzeba zaczekać w dłuższym okresie czasu. Tak naprawdę, jakie skutki koronawirus w gospodarce wywoła, będziemy wiedzieli za rok czasu, za 2 lata i wówczas dopiero to będzie miarodajna ocena. Oprócz tych danych, o których pan redaktor wspomniał, ja przypomnę, że są oficjalne dane GUS-owskie o wysokości, o wskaźniku bezrobocia w Polsce. On na koniec czerwca wynosi dokładnie 6,1% i w przeciągu tych 3 miesięcy wzrósł o 20%, bo było, przypomnę, w marcu 5%, tak się utrzymał wskaźnik bezrobocia, więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, która jest też faktyczna, to Narodowy Bank Polski prognozuje spadek polskiego produktu krajowego brutto w tym roku na poziomie około ponad 5%. 5% spadku PKB to jest grubo ponad 100 miliardów złotych. To trzeba też brać pod uwagę, że te skutki utraty, no głównie jednak w przedsiębiorstwach, w zasobach finansowych obywateli, pewnie też w wynagrodzeniach, bo to też wiemy z raportu Narodowego Banku Polskiego, że wzrosła nam dosyć znacząco inflacja. Ona się utrzymuje na poziomie przekraczającym 3%, że relatywnie spadły wynagrodzenia w okresie ostatnich 3 miesięcy, a więc zamożność Polaków jest niższa niż było to w okresie poprzedzającym pandemię. To wszystko są elementy negatywne, ale ja nie chcę, tak jak powiedziałem, w żadnej mierze dokonywać jakiejś krytyki, mówiąc, że rozwiązania przyjęte są niewłaściwe, nieadekwatne, tylko mówię bardzo wyraźnie, trzeba zaczekać na skutki gospodarcze i konsekwencje, jakie one będą miały na rynku pracy. Ale to nie chce pan powiedzieć w takim razie, czy działania rządu podjęte w marcu i kwietniu... działania osłonowe osłabiły znacząco
negatywne skutki gospodarcze od razu. Co do tego, to nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Odpowiadając tutaj pani poseł, ta tarcza dokładnie realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju, te zapisy zostały wprowadzone w Senacie poprawkami senackimi. Ich w ogóle nie było w żadnym przedłożeniu rządowym. I do tego się pan Kosiniak, pan przewodniczący prezes Kosiniak odnosił, do tego się przewodniczący Budka odnosił. Tak woli ścisłości, żebyśmy byli precyzyjni. I pan Marek Sowa w takim razie, jak rozumiem, no nie krytykuje pan, nie gani pan teraz rządu za to. Ja uważam, że to jest stanowczo za wcześnie mówić w momencie, kiedy mamy szczytowe wskaźniki zachorowań, jakie są negatywne skutki gospodarcze. Jeśli, panie redaktorze, spadek produkcji w kwietniu był ponad 20%, w maju 16%. Jeśli będziemy mieli ujemne wskaźniki produkcji do końca roku, no to będą skutki bardzo bolesne dla polskiej gospodarki. O ich konsekwencją będą radykalne zwolnienia, taka jest prawda. Ale trzeba też uczciwie przyznać, panie pośle, że również te same problemy... No to oczywiście te skutki gospodarcze będą słabsze. Panie pośle, trzeba też uczciwie przyznać, że te same problemy, jeśli chodzi o spadki produkcji, spadki PKB, ma cała Europa i właściwie ma cały tak naprawdę świat, a największe są na południu. Ale Polska od dłuższego czasu ma dwukrotnie wyższy wzrost PKB od zachodniej Europy, od starej części Europy. I tu niestety muszę panu wejść słowo, drodzy państwo, bo muszę przerwać pierwszą część debaty. Wpuszczamy reklamę. Za chwilę wracamy na antenę. Drodzy widzowie, zostańcie z nami. Umiesz tak. I to potrafisz. I to. A myślisz, że stosowanie hybrydy jest za trudne? Nie masz kiedy? Masz. Wystarczy 20 minut. Nie umiesz? Wszystko umiesz. To nie dla Ciebie. Wszystko jest dla Ciebie. Nie wiesz, jak zmyć? Łatwo to zmyć. Przełom w stosowaniu hybryd. Neonail Simple. 3 w 1. Kolor, połysk i trwałość do 2 tygodni. Malujesz, utwardzasz, gotowe. Hybrydy z proteinami. Simple od Neonail. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna i cicha lodówka Haier, pełny No Frost, funkcja My Zone. Teraz taniej o 800 zł. Przebarwienia oraz kruchość mogą być oznakami grzybicy paznokci. Ja też to mam? Co piąta osoba może ją mieć. Jako podolog, specjalista od stóp polecam Pirolan Lakier. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A na grzybice stóp wypróbuj Pirolam z pompką rozpylającą. Pirolam z pompką likwiduje pieczenie i swędzenie skóry. Pirolam Stop Grzybicy. No i wracamy do normalności. Dziś mam ważnego klienta. Przecież mu nie powiem, że mnie głowa boli. Normalnie biorę APAP. Uwalnia się w 3 minuty. Nie zaburza koncentracji. O Filku mowa. Cześć, tato. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kiedy ból nie pozwala zasnąć, jest APAP Noc. Koi ból, sprowadza sen, nie uzależnia. APAP Noc. Czeka, kiedy strach przezwycięży sen, ta niepewność jak rzeka, mocny nurtem wciąga mnie. Cicho modląc się ofiary, bicie serca. Play na kartę YouTube, TikTok, Facebook, Messenger i Instagram za darmo na lato. Bez zużywania gigabajtów. Aktywuj w aplikacji Play 24. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Nieważne, czy jest mały, średni czy duży? Ważne, że Cię potrzebuje. Zadbaj o ogród z Widaronem. Widaron, ochrona i dekoracja drewna.
jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. Od soboty w Lidlu. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL 9,99 za kilogram. Kapsułki do prania Persil 44,99 za 72 kapsułki. Oraz polska czerwona papryka 50% taniej 4,99 za kilogram. Po to tania sobota w Lidlu. Smakowite, mięsiste kąski. Prosto z Sarzaty Quiskas. Dla najbardziej ciekawskich. Whiskas. Karmi ciekawość. Od polskich dostawców. Polskie borówki. Najlepsze. Uprawiane z miłością. Dostarczane do sklepu świeżo po zbiorze. Żeby każdy mógł poczuć wyjątkowy smak. Pełen dobra. Bo wszystkie borówki to super owoce. Obniżają cholesterol i ciśnienie. Poprawiają krążenie, pamięć i wzrok. Więc warto je włączyć do codziennej diety. Borówki amerykańskie z polskich upraw aż 500 gramów za 8,99. Lidl. Więcej na radość z życia. W najnowszej ofercie w Play na lato dla przenoszących numer tylko teraz mamy wyjątkową okazję. Abonament ze smartfonem. Przecenione z 65 zł na jedyne 50 zł miesięcznie. Tak, tylko 50 zł za wszystko. Nielimitowane rozmowy i SMS-y. MMS-y oraz 7 GB internetu. Mm-hmm. I ten Samsung Galaxy A20e. Nie czekaj, bo latem w Play płacisz mniej. Przejdź do Play i skorzystaj z super przeceny. Samsung Galaxy A20e z abonamentem tylko za 50 zł miesięcznie. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Funduszowy pakiet antywirusowy wspiera firmę w trudnej sytuacji. Dopłaty do wynagrodzeń dały nam bezpieczeństwo. Zespół zachował pracę. Nasza cała załoga znów pracuje pełną parą. Projekt e-recepta pomaga wszystkim. Mam swoje leki bez wizyty w przychodni. A ten system monitoruje ciążę. Zdalnie. To jest coś. Co poza troską o bezpieczeństwo łączy te rozwiązania? Powstały dzięki funduszom europejskim, jak wiele innych, równie przydatnych w czasie pandemii. Korzystaj. Sąsiedzie, żona ciekawa, co tam sąsiad montuje. Esoleo. Instalację fotowoltaiczną. No i tak jej powiedziałem, a ona... A po co to, a na co to? No żeby mniej płacić. Za prąd. No, ale to pewnie za chłodostęp. Wszystkie formalności załatwili za nas. Zaprojektowali, pomogli w uzyskaniu kredytu. Szybko zamontowali i nie uwierzy sąsiad, możemy dostać nawet dotację 5000 zł. 5000? A na start nie wydaliśmy ani złotówki. O, i teraz wszystko jasne. Jak słońce. Esoleo. Nieskończona energia. Wybierz instalację fotowoltaiczną Esoleo i płać mniej za prąd. Przyjdź do salonów Plusa i cyfrowego Polsatu i sprawdź, jakie to proste. Promyczku, my też będziemy czerpać energię ze słońca. Ja już dawno wpadłam na ten pomysł, Stefan. Witam Państwa w drugiej części debaty Dnia w Polsat News. Przypomnę naszych gości: Mirosława Stachowiak-Różecka, Marek Sowa, Dorota Olko oraz Stanisław Bukowiec. Witam Was, drodzy Państwo, serdecznie raz jeszcze. Drodzy goście, wczoraj oto Rafał Trzaskowski był u prezydenta Andrzeja Dudy. Mówił o tym, że wybory były, no jego zdaniem... Może nie tyle nieuczciwe, co mówił, że były stronnicze w dużej mierze, chociażby przez zachowanie, jak wskazywał, telewizji publicznej. Teraz Sąd Najwyższy rozpatruje w tej chwili protesty wyborcze. Część uznał za zasadne, ale bez wpływu na wynik wyborczy. Drodzy Państwo, jak Wy się odnosicie do tych wyborów? Czy za tym będzie ciągnął się jeszcze przez dłuższy czas taki, no nie wiem, zapach wyborów, które były faktycznie nieuczciwe? Czy taką tezę można w ogóle postawić? Pan Stanisław Bukowiec zaczyna. Oczywiście głos decydujący w tej sprawie ma Sąd Najwyższy i wszyscy oczekujemy na jego decyzję w przypadku tych protestów, które są złożone, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że te wybory, które odbyły się 28 czerwca i 12 lipca, były przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą. Mówię to dlatego, że opozycja zarzucała w przypadku tego kryzysu majowego, że wybory, które miały być
odbyć się, wtedy odbyć byłyby niedemokratyczne, nieuczciwe. Więc w tej chwili, jeżeli opozycja podnosi ten zarzut, że one były nieuczciwe, że były niedemokratyczne, to uważam, że w tym bardzo manipuluje, dlatego że biorąc pod uwagę choćby frekwencję w tych wyborach, rekordową, jedną z najwyższych w historii, ponad 20 milionów Polaków poszło do urn w lokalach wyborczych lub zagłosowało korespondencyjnie w części. Trzeba powiedzieć, że one były transparentne, były uczciwe w mojej ocenie. Natomiast jeżeli są protesty, to tak jak wspomniałem, będą rozpatrywane. Zawsze są protesty, po każdych wyborach są protesty. Natomiast ta liczba, też nie uważam tych protestów, żeby była na tyle duża, żeby można było taką oto tezę wysnuć, że w jaki sposób one były nieuczciwe. Liczba protestów jest relatywnie mała. Wybory były transparentne i uczciwe. To jest teza pana Stanisława Bukowca. Zapytajmy więc przedstawiciela opozycji, pani Dorota Olko, pani zdanie. No to tutaj już przed wyborami wyborcy alarmowali. My dostawaliśmy szczególnie dużo sygnałów z zagranicy, że był problem z pakietami wyborczymi, że one przychodziły za późno. Posłowie, posłanki razem, lewicy interweniowali, jak dowiadywali się o takich sprawach. I wiemy już z tych rozpatrzonych protestów wyborczych, no, że to są zasadne zastrzeżenia, ale uznawane za bez wpływu na wynik, więc można się spodziewać, że tak będzie dalej. Oczywiście tutaj Sąd Najwyższy, musimy czekać na decyzję. No ale kolejna kwestia to jest ta równość wyborów ze względu na kampanię wyborczą. I myślę, że wszyscy mamy poczucie, że taką przewagę, jaką dają media publiczne w tym momencie partii rządzącej, no jest to, bardzo to wpływa na to, czy wybory są równe, czy nie. Nie spodziewałabym się, żeby tutaj to miało jakiś efekt przy zarządzaniu ważności wyborów, ale zostaniemy z tym poczuciem, na pewno wszyscy zostaniemy. I ja bym marzyła o tym, żebyśmy mieli w Polsce media publiczne z prawdziwego zdarzenia. Ale też atmosfera, ja muszę powiedzieć, że też w tym, jak wyglądała ta kampania pod koniec, jak wyglądała ta kampania właśnie też w mediach publicznych, że bardzo się obawiałam takiej atmosfery podważania wyników wielomiesięcznego, które no generalnie nie sprzyja demokracji, atmosferze politycznej, więc z jakimś tam dużym niesmakiem pozostajemy, a chciałabym, żebyśmy takich wątpliwości nie mieli, żeby była atmosfera właśnie poszanowania wyniku wyborów. Pani Stachowiak-Różecka, czy pani też ma poczucie, że wybory były nierówne? Szanowni Państwo, no mieliście Państwo, tu się oczywiście zwracam do Pana posła z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej, mieliście Państwo problem, prawda, notowania kandydatki się pogorszyły, więc chcieliście zmienić kandydata, proszę bardzo, mówisz masz, zmieniliśmy przepisy, koperty były śmiercionośne, przypominam, mieliście taką możliwość, zmieniliście kandydata, nabraliście świeżego powietrza. Proszę bardzo. Jednak się okazało, że pan Trzaskowski nie wygrał, choć ja ciągle będę państwu wypominać, bo gdybyście być może jednak jakiś program mu napisali, to kto wie, a tak widać bez programu jednak Polacy to tak niekoniecznie poważnie traktują prezydenturę i chcą wiedzieć, jaki jest plan na Polskę. A tymczasem pan Trzaskowski się upierał, że do końca pierwszej tury ani słowa o programie, bo po co, prawda? Więc naprawdę bądźmy poważni. Instytucje państwa działają. Rzeczywiście protesty są rozpatrywane. Faktycznie państwo już przytoczyliście, że wszystko wskazuje na to, że nawet jeśli będą uwzględniane niektóre z nich, to nie jest to skala, która może zmienić wynik wyborczy, ale oczywiście poczekajmy do końca, aż Sąd Najwyższy to ogłosi. Ale uwaga do telewizji publicznej. To swego czasu było publikowane, nie pamiętam, kto te badania robił, ale konkluzja tych badań była taka, szanowni państwo, że telewizję publiczną, że telewizja
wyborcy, którzy głosują potem na opozycję, w ogóle nie są tym przekazem zainteresowani. Natomiast wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oglądają różne inne stacje konkurencyjne. Także tak oczywiście trochę ironizuję i żartuję, bo uważam, że sprawa jest poważna. Uważam, że warto rozmawiać o mediach w ogóle, nie tylko o telewizji publicznej. Warto przypomnieć, że przecież na przykład mogłabym ja mówić, że Gazeta Wyborcza z kolei zaangażowała się w kampanię Trzaskowskiego. Pamiętacie Państwo, specjalna wkładka w ostatnich dniach wyborów i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to wyglądało, ale naprawdę myślę, że nie ma żadnych takich naprawdę na dużą skalę i poważnych przesłanek, żeby kwestionować ten wynik wyborczy. Wybory w tych trudnych warunkach się odbyły. Dzięki ludziom, którzy w komisjach zasiedli, dzięki tym ludziom, którzy zdecydowali się, że będą jednak to dla Polaków robić, dzięki też mężom zaufania, którzy przecież patrzyli bezpośrednio w trakcie głosowania, co się w tej komisji dzieje. Do puenty, pani poseł. Wszystko przebiegało tak, jak powinno przebiegać w systemach demokratycznych. Zakończony ten proces, za chwilę zaprzysiężenie i zacznijmy myśleć o tym, co dalej. Zacznijmy myśleć o tym, co dalej, mówi pani Mirosława Stachowiak-Różecka, pan Marek Sowa. A jaka jest pana opinia na temat tych wyborów? Pani Stachowiak-Różecka mówiła, wszystko było demokratycznie, wszystko było w jak najlepszym porządku. Wy twierdzicie coś innego, dlaczego? Uważam, że te wybory nie były równe i były nieuczciwe. Jeśli ktoś uważa inaczej, to dedykuję mu słowa Jacka Kurskiego, prezesa telewizji publicznej czy partyjnej, bardziej partyjnej, który już po wyborach powiedział, że bez telewizji publicznej Andrzej Duda by tych wyborów nie wygrał. To bardzo wyraźnie pokazuje, że czuł się częścią sztabu wyborczego Andrzeja Dudy i zrobił wszystko, aby z jednej strony zachęcić do głosowania zwolenników Andrzeja Dudy, a z drugiej strony zrobił wszystko, aby kandydaturę Rafała Trzaskowskiego Polakom obrzydzić. Jeśli Państwo tutaj porównujecie różnego rodzaju media, macie oczywiście do tego prawo, ale przypomnę, że tylko Polskie Radio i Polska Telewizja jest finansowana z pieniędzy naszych obywateli, które w ilości gigantycznej są przesuwane rokrocznie z budżetu i płyną na konta telewizji publicznej. W roku 2020 to jest prawie 2 miliardy złotych i za te 2 miliardy Jacek Kurski po prostu szalał. Stał się częścią sztabu wyborczego i robił wszystko. Za chwilę pani oddam głos. Pani poseł, za chwilę pani oddam głos. Wybory wygrał, a przypomnę państwu, że w momencie, kiedy te pieniądze były przyznawane w ekskluzywnym wywiadzie w telewizji publicznej, Jacek Kurski powiedział, że gdyby nie telewizja publiczna, to nikt w Polsce po 5 roku prezydentury nie wiedziałby, kto to jest Andrzej Duda. To pokazuje cały obraz. Ale nie tylko udział telewizji publicznej jest tutaj problemem. Problemem jest oczywiście to, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało wybory poza granicami. Mówiła już pani Olko tutaj na ten temat, że ludzie, którzy chcieli otrzymać swoje wyborcze pakiety, nie otrzymali tego, otrzymali z opóźnieniem, byli zmuszeni do płacenia kilkunastu euro czy dolarów po to, aby odesłać te kupony. Ale przypomnę również, że przed drugą turą mieliśmy do czynienia z awarią systemu komputerowego, która uniemożliwiła w ogóle dopisanie się wyborców za granicą do spisu. Do kropki, panie pośle, proszę. To pokazuje, że możecie państwo mówić, że oczywiście to jest przypadek, siła wyższa, ale równie dobrze można było wydłużyć czas rejestracji. Tego nie zrobiliście, bo w waszym interesie, w interesie Andrzeja Dudy było to, aby wyborców poza granicami, Polaków poza granicami naszego kraju, biorących udział w wyborach, było po prostu jak najmniej. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję, panie pośle. Ja słyszałem podczas gigantyczną skalę wszelkiego rodzaju. Panie pośle, muszę równo rozdzielać głos. Dziękuję, panie pośle, serdecznie. Były wykorzystywane. Pan poseł mnie nie słyszy, mam takie wrażenie. Panie pośle! Tak, proszę.
Panie pośle, przepraszam, panie pośle, muszę rozdzielać głos równo, panie pośle. Wyborcza, co do tego nikt nie może mieć żadnych... Dziękuję, panie pośle, dziękuję serdecznie. Ja słyszałem podczas wypowiedzi pana posła, panią Stachowiak-Różecką, która mówiła, że pan poseł Sowa wpadł we własną pułapkę. O co chodzi? Tak, chodzi o to, że zaczął pan mówić i prowadzić rozmowę w ten sposób, że standardy medialne, obiektywne media, uczciwe media obowiązują tylko media publiczne. Nie, Powiedziałem, że nie ma co porównywać z pełnym szacunkiem do Polsatu News. Ale tutaj jest oglądalność na poziomie pół miliona maksymalnie, w telewizji publicznej 5 milionów. To jest tego typu różnica. Oj, panie pośle, mam wrażenie, że pan się akurat myli, ale oddaję głos pani Stachowiak-Różeckiej. Ale okej, niech będzie to pięciokrotna różnica. Panie redaktorze, pani poseł ma głos. A więc krótko, standardy takie same w mediach. Czy to jest telewizja publiczna, czy to jest telewizja prywatna, czy gazeta taka, czy inna. Standardy mają być takie same i proszę nie wmawiać, że może być inaczej, że telewizja publiczna to musi, a telewizja i stacja prywatna nie. To po pierwsze. A po drugie, znowu wraca w pańskich ustach dyskusja o mediach publicznych, o dofinansowaniu mediów publicznych. To ja podam tylko jeden fakt i jeden przykład, dlaczego warto dofinansować i wspierać media publiczne. Właśnie jeśli chodzi o sprawy lokalne, właśnie jeśli chodzi o wybory, to gdybyście państwo dalej prowadzili politykę, jaką prowadziliście, gdy idzie o finansowanie telewizji publicznej czy radia publicznego, przypomnę słowa Tuska, kropki, że nie trzeba płacić abonamentu, bo tam prawda nie trzeba. To właśnie dzięki naszej polityce te lokalne stacje telewizyjne i radiowe przetrwały. I dziś na tych lokalnych społecznościach mogą formułować i muszę podziękować. Drodzy państwo, jest 20:34, zdążymy jeszcze porozmawiać o jeszcze jednym temacie. Oto Szymon Hołownia dzisiaj wystartował ze swoim ruchem Polska 2050. I zapytam przedstawicielkę lewicy, czy strach wam zajrzał w oczy, że może wam odebrać waszych wyborców? Bo już Szymon Hołownia według sondaży odebrał wam wielu wyborców w wyborach prezydenckich. No ja myślę, że ja bym chciała się dowiedzieć, jaką dokładnie linię ideową ma Szymon Hołownia. Poza dobrym PR-em, jakimiś pojedynczymi postulatami, ale wydaje mi się, że to jest raczej taka chadecka formacja, więc to chyba Platforma Obywatelska ma większy tutaj jakiś powód do obaw, a nie Lewica. Myślę, że Szymon Hołownia sam by się zresztą zaniepokoił, jak gdzieś by pan redaktor go tutaj wtytułował blisko lewicy. Ja powiem tak. Ale to wam odbierał głosy, pani rzecznik. No to jest prawda, to jest fakt. Panie redaktorze, co w każdym praktycznie cyklu wyborczym pojawia się taki niby obywatelski kandydat, fajny, który bardzo, bardzo dużo mówi o tym, że partie polityczne są złe i zyskuje też popularność na takiej antypartyjnej polityce. Wydaje mi się, że to takie instytucjonalizowanie się tego ruchu Szymona Hołowni pokazuje, że jednak ta struktura tak naprawdę, tak jak w partiach politycznych, jest potrzebna, więc mam nadzieję, że Szymon Hołownia już trochę zejdzie z tonu pod tym względem, ale ja bym chciała powiedzieć, że ja szanuję każdego demokratycznego, nowego gracza na scenie politycznej i myślę, że z Szymonem Hołownią można sensownie dyskutować i czekam też właśnie na szczegóły, na jakąś deklarację wartości, jakie stoją za tym ruchem. W pewnych kwestiach być może będzie partnerem do współpracy, w pewnych kwestiach będziemy się ostro spierać, więc patrzę na to z ciekawością i z szacunkiem i tak jak powiedziałam. Ostro spierać, myślę, że tak naprawdę bić się o wyborców. Przechodzimy do pana Stanisława Bukowca. Czy Szymon Hołownia i jego ruch Polska 2050 jest w stanie namieszać na polskiej scenie politycznej? Oceniając jednak mimo wszystko sukces Szymona Hołowni, bo tak to trzeba powiedzieć w tych wyborach, jestem sceptyczny. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy przykłady z nieodległej przeszłości, choćby Ryszarda Petru, Pawła Kukiza, którzy byli nowymi debiutantami na polskiej scenie politycznej, ale była ta różnica, że oni jednak w krótkim czasie zdobywali mandaty poselskie i w jakiś sposób
kanalizowali ten swój duży sukces w postaci właśnie posłów. W przypadku Szymona Hołowni przez 3 lata utrzymać wysoką temperaturę i emocje wśród swoich wyborców będzie mu bardzo ciężko. W dodatku jest pewna już widoczna wojna między walka wewnętrzna między Rafałem Trzaskowskim, Platformą Obywatelską, a Szymonem Hołownią. No bo przecież nie tak dawno Rafał Trzaskowski ogłosił również powstanie ruchu społecznego. Już nawet padła nazwa Nowa Solidarność. A więc będą tutaj pewne rozgrywki wewnątrz tego obozu. I jednak oceniam, że ten ruch, który miałby przez 3 lata, mówię o Szymonie Hołowni, przez 3 lata, nie mając relatywnego wpływu na bieg polityczny, nie mając wpływu na stanowienie prawa, jednak oceniam jego szanse dość sceptycznie. To teraz czas na pana Marka Sowę. No właśnie, Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni kontra Nowa Solidarność Platformy Obywatelskiej. Kto w tym starciu wygra? Pan Marek Sowa odpowiada. Po pierwsze, ja nie będę po stronie demokratycznej opozycji szukał absolutnie żadnych pól do tego, aby rywalizować czy konfliktować się. Każdy ruch obywatelski przyjmuje z zadowoleniem, chociaż oczywiście prawda jest taka, i tutaj o tym poseł Bukowiec mówił, że czas weryfikuje wszystkie plany i zamiary i po pewnym okresie czasu będziemy wiedzieli, ale przecież jest jawna konkurencja między Platformą a Szymonem Hołownią, panie pośle. Proszę? Jest jawna konkurencja, bym nawet powiedział, i spór, duży spór, mówiąc delikatnie, między Szymonem Hołownią i jego ruchem, a waszą Platformą. Nie, absolutnie tak nie ma. No to jest zupełnie naturalny dla mnie ruch, że Szymon Hołownia, który wystartował w wyborach prezydenckich, uzyskał naprawdę dobry wynik, cieszył się poparciem 2 700 000 Polek i Polaków. No po prostu chce dla swoich wyborców zaproponować pełną formułę dalszej aktywności. Czy ona przetrwa, czy przejdzie ten okres 3-letni sukcesem, to zobaczymy. To cóż zakładacie Nową Solidarność, panie pośle? I wówczas do tego będziemy odnosili. Ja raczej wszystkie środowiska obywatelskie, ruchy obywatelskie traktuję jako potencjalnych naszych sojuszników na najbliższe wybory. I tak chciałbym tą rywalizację, która jest w mojej ocenie twórcza i zawsze może wnieść wiele dobrego, postrzegać. To samo zrobił Rafał Trzaskowski, czy robi Rafał Trzaskowski. Jego po prostu obowiązkiem, z racji tego, że jego elektorat zarówno w pierwszej turze, a w szczególności w drugiej, był zdecydowanie powyżej poparcia, które uzyskuje Koalicja Obywatelska, no jest po prostu zobowiązany wobec Polaków, aby zaproponować formułę i dalszej aktywności. Ja się cieszę, że chcę po prostu wykorzystać choćby tutaj potencjał samorządowców, którzy bardzo mocno zaangażowali się w jego kampanię wyborczą i chcą ten ruch obywatelski tworzyć również w kolejnych tygodniach, miesiącach czy latach, że tak jest, bo nam brakuje, czy brakowało dotychczas, bym powiedział, takiej aktywności obywatelskiej. Ta partycypacja obywatelska, która też wyraża się przecież frekwencją w wyborach, zawsze była swego rodzaju kulą u nogi, no była po prostu niska, nawet jak się porównywaliśmy z krajami w Europie. No dzisiaj możemy się cieszyć, że ona w wyborach prezydenckich w drugiej turze osiągnęła 68%, bo to jest na polskie warunki bardzo duża frekwencja. No ale ona wcale nie jest jakaś nadzwyczajna, jeśli porównamy sobie z innymi krajami europejskimi. Także ja się cieszę, że jest formuła i zaproponowana współpracę. Dziękuję. Jakie będą tego efekty, to zobaczymy za kilka. Dziękuję, panie pośle. Przechodzimy do pani Mirosławy Stachowiak-Różeckiej. Powstaje Nowa Solidarność Platformy Obywatelskiej. Powstaje Ruch Polska 2050. PiSie, czy drżysz przed utratą władzy za 3,5 roku? No, szanowni państwo, myślę, że jest obserwowany taki trend. Zresztą w mojej ocenie on został wywołany trochę właśnie w czasach, kiedy liderem na polskiej scenie politycznej, liderem Platformy był Tusk. Pamiętacie państwo akcję Zabierz babci dowód, my się tym zajmiemy, zostań w domu i tak dalej. I rzeczywiście tu już kilka osób w tej dyskusji zauważyło, że jest być może potrzeba takich ruchów obywatelskich. To znaczy my politycy zrobiliśmy gdzieś błąd, wymawiając, czy tak jak
jakoś pokazując pewne rzeczy, że rzeczywiście chyba jakiejś już kolejnemu, nie wiem, być może pokoleniu, grupie ludzi się wydaje, że politycy, partie są niefajne, a ruchy obywatelskie lepsze. No, my robimy w Prawie i Sprawiedliwości swoje, nie przeobrażamy się w żaden ruch obywatelski i nie oszukujemy wyborców. Natomiast najwyraźniej zaplecze Platformy potrzebuje na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że po Schetynie pan Budka jednak z tą partią sobie nie radzi, no wykorzystywać ten trend i nurt i może na fali ruchu obywatelskiego jednak znowu nową, lepszą Platformę wprowadzić. No próbowano z Palikotem lepszą Platformę, próbowano z Petru lepszą Platformę. Teraz pan Trzaskowski będzie tworzył lepszą Platformę. Może pan Hołownia ze swoim ruchem stworzy lepszą Platformę. Ja raczej uważam, że co innego ruch obywatelski, taka aktywność, zwłaszcza w wielkich miastach to widać, budżety obywatelskie i tak dalej. To jest fajne zaangażowanie ludzi i niech to się dzieje i trzeba to wzmacniać, ale co innego nasz system demokratyczny, nasz ustrój, w którym ten system partyjny jest dominujący i warto jednak też pracować nad tym, żeby to zaufanie na powrót wśród wyborców i Polaków wzbudzać. I tu robimy ding-dong, bo musimy skończyć drugą część debaty dnia. Dziękuję wam, drodzy goście, serdecznie. Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Panią Szpanie Niską, pan Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Dorota Olko z Lewicy, rzeczniczka tej partii. Dziękuję pani serdecznie. Oraz Stanisław Bukowiec, poseł z Porozumienia. Również panu serdecznie dziękuję. Dobranoc. Drodzy państwo, za chwilę trzecia część debaty, a w niej Marek Jakubiak z Federacji dla Rzeczpospolitej oraz Michał Kobosko właśnie z ruchu Polska 2050. Zostańcie z nami. Po 5000 testów Garnier stworzył Action Control Clinical Tested. Formuła wzbogacona ultraabsorpcyjnym mineralite i ekstraktem z zielonej herbaty. Testowany klinicznie aż do 45 stopni. 96 godzin skuteczności, która pozwala skórze oddychać. Action Control Clinical Tested. Od Garnier naturalnie. Powiedz raz jeszcze. Jęczmień. Chęć na napitek zimny powodowana ciepłym powietrzem z połowy. Kasztelan. Ale skąd ty? Z Sierpca. Co? Co? Przyjaciele wzywają. Raczcie wpaść. Wjechał Kasztelan. Jasne, pełne z Sierpca. Racz waść wpaść. Brodawki sprawiają sporo kłopotów. Wyglądają nieestetycznie i mogą skutecznie obniżyć Twoją samoocenę. Pozbądź się ich w bezpieczny i nieinwazyjny sposób z FormuClear. Po prostu naklej plaster, a Twoje problemy znikną. Włókniaki miękkie i kurzajki usuniesz łatwo, szybko i skutecznie dzięki FormuClear. Zadzwoń już teraz lub wejdź na www.tvokazje.pl, aby przywrócić skórze estetyczny i młodszy wygląd. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład laptop Dell teraz taniej o 400 zł. iPhone 11 Pro teraz taniej o 400 zł. Moc jednego produktu, który uszczelnia, klei wszystkie materiały w każdych warunkach. Patex One for All. Moc w każdych warunkach. Jak brzmi twój smak? Jak beat, którego szukaliście od dawna? Jak muza, którą wrzucasz na story? Czy jak kawałek, przez który znowu jesteś DJ-em dla ekipy? Wsłuchaj się w swój smak z Pepsi. Zakochany w śpiewie. Wybierz starter i dołącz do Play na kartę jak Kamil Bednarek. Już teraz dostaniesz 100 GB internetu za darmo na lato. Aktywuj w aplikacji Play24. Play. Największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Jest tak o starogórolsko, prawda? Za kiedy w górach wieje, wieje i wieje. Kiedyś nareszcie wiać przestaje. Nie.
nieważne, czy jesteś na mieście, w biurze, czy w domu. Oglądaj Polsat News wszędzie, na wszystkich urządzeniach. Bądź na bieżąco. Pobierz aplikację Polsat News. Dla klientów Plusa darmowy transfer danych podczas korzystania z aplikacji. Witamina C 1000, cztery formy magnezu i witamina D. Twój organizm ich potrzebuje. Ale czy wiesz, że zamiast w tabletkach możesz znaleźć je w produktach Oshi. A smak? Oshi Vitamin. Suplementacja witaminowa na co dzień. Oh my God! Dobry dzień dla moich włosów to wspaniały dzień dla mnie. Pantene. Złote odżywki do każdego typu włosów z formułą ProVini. Odmienią Twoje włosy, by stały się gładkie, mocne i pełne blasku. Oh my God! Uwolnij siłę swoich włosów. Pantene. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. Od soboty w Lidlu. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL 9,99 za kilogram. Kapsułki do prania Persil 44,99 za 72 kapsułki. Oraz polska czerwona papryka 50% taniej 4,99 za kilogram. Po to tania sobota w Lidlu. Niezapomniani bohaterowie. Gdzie są te kobiety? Niezwykłe spotkania z ludźmi żyjącymi według własnych reguł. Pomysł na życie polega na tym, żeby realizować swoje marzenia. Zabawna proza codzienności oraz autentyczne emocje. Pełna gotowość, ma kilometr. Piękno polskiej ziemi i współczesne losy jej rdzennych mieszkańców. Solidna dawka historii. Tak miał zginąć Adolf Hitler. Gdzie? Różnorodna oferta kultowych seriali dokumentalnych ukazujących Polskę, jakiej jeszcze nie znacie. Życie to nie bajka. W kanale Polsat Play. With all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors. Sąsiedzie, żona ciekawa, co tam sąsiad montuje. Esoleo. Instalację fotowoltaiczną. No i tak jej powiedziałem, a ona... A po co to? Na co to? No, żeby mniej płacić. Za prąd. No, ale to pewnie zachodu z tym. Wszystkie formalności załatwili za nas. Zaprojektowali, pomogli w uzyskaniu kredytu. Szybko zamontowali i nie uwierzy sąsiad, możemy dostać nawet dotację 5000 zł. 5000? A na start nie wydaliśmy ani złotówki. O, i teraz wszystko jasne. Jak słońce. Esoleo. Nieskończona energia. Wybierz instalację fotowoltaiczną Esoleo i płać mniej za prąd. Przyjdź do salonów Plusa i cyfrowego Polsatu i sprawdź, jakie to proste. Romeczku, my też będziemy czerpać energię ze słońca. Ja już dawno wpadłam na ten pomysł, Stefan. COVID zmusił nas do wielu zmian. Należy nam się wszystkim chwila wytchnienia. Odpoczywaj w Polsce. Wyjątkowe miejsca czekają na Ciebie. Bon turystyczny na każde dziecko już wkrótce w podróży z Twoją rodziną. Śledź bieżące informacje na bonturystyczny.gov.pl. Szymon Hołownia, lider ruchu społecznego Polska 2050. W tym, że kandydowałem na prezydenta, nie chodziło o moje stanowisko, o moją funkcję. Chodziło o to, żebyśmy zaczęli budować w ten sposób, przy użyciu tego narzędzia, Polskę na pokolenia. Jak patrzę na ostatnie lata, to nikomu się to nie udało na dłuższą metę. Bardzo trudno jest utrzymać taką inicjatywę społeczną, nie mając trwałego zakorzenienia w systemie politycznym, to znaczy nie mając reprezentacji w Sejmie czy w Senacie. Jesteśmy wręcz skazani na współpracę, by wygrać z PiS. Niech każdy dzisiaj buduje swoje, dociera do swoich zwolenników, a później ci, którzy będą chcieli powalczyć o miejsca w parlamencie, powinni skonstruować wspólne listy. O rano jeszcze byłem niewinny, a teraz już jestem w Krajowym Rejestrze Skazanych jako skazany na współpracę z Rafałem Trzaskowskim. No ciekawe. Ciekawe i o tym właśnie teraz porozmawiamy. Moi goście to Marek Jakubiak z Federacji dla Rzeczpospolitej. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór, witam. Oraz pan Michał Kobosko z ruchu Polska 2050. Również pana witam ciepło i serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. I pierwsze pytanie do pana Kobosko. Ogłaszacie dziś ruch Polska 2050, żeby zdążyć przed nową solidarnością Rafała Trzaskowskiego. Dobrze mówię?
Proszę wybaczyć, uśmiecham się, ale zdążyć przed nową Solidarnością to zabrzmiało niemal jak tytuł filmu albo tytuł dreszczowca. My nie mamy przed czym zdążyć w kontekście innych ugrupowań, które dopiero podobno mają powstać. My musimy zdążyć w tym kontekście, że musimy zdążyć zagospodarować zainteresowanie, poparcie, entuzjazm, którym cieszyła się kandydatura Szymona Hołowni. I stąd rzeczywiście nie próżnujemy, stąd uruchamiamy jeszcze czekający na rejestrację w KRS-ie ruch w postaci Stowarzyszenia Polska 2050. Podejmujemy kolejne inicjatywy. Dzisiaj na konferencji zapowiedzieliśmy szereg działań w ciągu pierwszych 100 dni. Mamy mnóstwo roboty, mnóstwo pracy. Nie patrzymy w tej chwili na innych, tylko patrzymy na to, co my musimy zrobić, a my po prostu musimy wykonać robotę związaną z tym, że Szymon Hołownia dostał tak duże poparcie w wyborach prezydenckich i że tak wiele osób, tyle tysięcy osób w całej Polsce patrzy uważnie, wspiera go i chce uczestniczyć w taki czy inny sposób w jego działaniu. To ja zapytam pana Marka Jakubiaka. Powstał ruch Polska 2050, ma za chwilę powstać nowa Solidarność Rafała Trzaskowskiego. O co chodzi z tymi ruchami? Ja na wstępie chcę powiedzieć, że pan prezes Kobosko był chyba najsilniejszym filarem i całej kampanii wyborczej pana Hołowni. A jak słychać, jest człowiekiem z planem, więc w odróżnieniu od Kukiz15, który osiągał wynik wtedy 20% w wyborach prezydenckich, potem ten potencjał został zmarnowany. Teraz trzeba wyciągnąć po prostu wnioski właśnie z Kukiz15 i nie popełnić tych samych błędów, a powodzenie może być przyszyte do tego projektu. Natomiast jeżeli chodzi o Platformę, to proszę państwa, nie ma co tu się łudzić. Platforma jest wypaloną organizacją, która już nie ma żadnego pomysłu i ona najchętniej po prostu zwyczajnie plagiatowałaby pomysły innych i to robi. Przypomnę tylko, że w kampanii wyborczej pan Trzaskowski kilkukrotnie mówił o swoim programie, cytując program Prawa i Sprawiedliwości, już nawet punkty zrealizowane, więc nie dość, że plagiat, to jeszcze w dodatku bez rozeznania, czy te punkty są zrealizowane, czy nie. Z całą pewnością Platforma Obywatelska musi przejść przez pewnego rodzaju czyściec, musi sobie zadać pytanie, czy ciągłe powtarzanie antypisu, a tym samym narażanie się na ciągłe porażki jest dobrym rozwiązaniem i czy to jest właśnie rozwiązanie, które opozycja przy tego rodzaju rozwiązaniu prezentacja jest w ogóle potrzebna. To przecież to jest skazane na porażkę. To w takim razie porozmawiajmy o programie. Dzisiaj słyszałem Szymona Hołownię, mówi, że potrzebujemy państwa, które będzie solidarne, bezpieczne, zielone, demokratyczne, które zajmie się rozwiązywaniem spraw obywateli, a nie liderów partii. Wszyscy tak mówią, wszyscy liderzy partii tak mówią. Państwo solidarne, bezpieczne, zielone, takie, śmaki i owakie. Czym się różnicie od innych partii, pan Kobosko? No, przede wszystkim różnimy się tym, że nie jesteśmy partią, panie redaktorze. Nie jesteśmy partią i to jasno powiedzieliśmy, że tworzymy ruch społeczny. Jak przyjdzie do wyborów, trzeba będzie uruchomić kampanię w wyborach parlamentarnych. Być może za 3 lata z hakiem, a może wcześniej. Nigdy nic nie wiemy w polskiej polityce na pewno. To wtedy zapewne powstanie też partia, która będzie... No, czyli będzie tak się... czy owak się skończy na partii? Wie pan, Szymon Hołownia, wbrew temu, co niektórzy, nie pan, ale niektórzy dziennikarze i działacze innych partii powtarzają, on nigdy nie mówił, że partie są do niczego, że partie należy wyrzucić z systemu demokratycznego. On mówił, że przede wszystkim te dwie partie, które Polską rządzą od 15 lat i dzielą się w pewien sposób Polską, one działają nie w taki sposób, w jaki działać powinny. Więc Szymon Hołownia, który miał swój program, który był rzeczywiście, pan wymienił te przymiotniki, najważniejsze cechy z tego programu, on wierzy w to, co mówi. On przedstawia program, którego poszczególne elementy chciał realizować jako prezydent. To się nie udało, przegrał wybory. I teraz będziemy w inną drogą iść w stronę realizacji tych samych postulatów. Kiedy inne partie mówią o zielonej Polsce, to mówią. To jest w tej chwili, wydaje się, modne dla partii politycznych, tych starych partii politycznych. One nie przedstawiają, nie zrobiły tak naprawdę nic konkretnego do tej pory, co mogłoby w Polsce ten element ekologiczny w sposób poważny, ale to poważny, zaadresować, co mogłoby pokazać, że Polska rzeczywiście
chce w jakiś sposób sobie poradzić z problemem dostępu do wody i z problemem czystości powietrza, jakości powietrza, bo z obiema rzeczami i z wodą i z powietrzem jest w Polsce coraz gorzej. I tak dalej, i tak dalej. Ruch Hołowni od początku mówił i Szymon Hołownia mówił o samorządach w Polsce jako o stoi demokracji. No dzisiaj ćwiczymy i słyszymy różne scenariusze, jakie Prawo i Sprawiedliwość ma wobec samorządów. Żaden z tych scenariuszy nie przewiduje wzmocnienia samorządów, tylko wszystkie chcą tak czy owak osłabić ten niezwykle istotny element polskiej demokracji. To ja zapytam pana Jakubiaka. Pomówił pan, że ruch Hołowni ma szansę utrzymać się dłużej w polskiej polityce. A ja się zapytam, czym on się różni na przykład od Wiosny wcześniej, Roberta Biedronia, od ruchu Palikota? Czym on się różni od Ryszarda Petru i Nowoczesnej? Czym on się różni od Kukiza 15? Wszystkie te ruchy podkreślały swoją apartyjność. No nie do końca. Na początku natomiast wiemy, że Stowarzyszenie Polska 2050 ma już w KRS-ie złożone dokumenty, czekają. Ja tylko tutaj panu prezesowi Kobosko podpowiem, że to na ostatnią chwilę czekanie z rejestracją partii może być wielkim rozczarowaniem, bowiem dzisiaj sądy nie wiadomo z jakiego powodu nadają numer ewidencyjny albo nie nadają numeru ewidencyjnego i partia może sobie po prostu leżeć. To tak podpowiadam, bo takie doświadczenia mam kilkumiesięcznego czekania na partię. To jest po pierwsze. Po drugie, wyciąganie wniosków. Ja bardzo uśmiecham się do tego, co pan mówi, że stowarzyszenie, oczywiście my mieliśmy stowarzyszenie na rzecz nowej konstytucji i ja jakieś 4 lata temu Pawłowi Kukizowi powiedziałem, że potrzebna jest partia do startu w wyborach parlamentarnych, dlatego że bez pieniędzy dalej się po prostu nie da. I takie dziadowanie w polityce po prostu jest jednorazowe, więc trzeba się zastanowić nad partią. I zacząłem o tym głośno mówić, no i niestety musiałem opuścić Kukiz 15, bo nie przyjmował absolutnie do wiadomości Paweł takiego rozwiązania. A tutaj słyszę rozsądek w głosie, ponieważ partia to nie ideologia, partia to jest narzędzie polityczne. Jak to narzędzie będzie wykorzystywane, zależy od tych, którzy go wykorzystują. Ja powiem tak, oczywiście ekologia tak, oczywiście świeże powietrze tak, jak najbardziej. Natomiast dzisiaj w Polsce, i to Federacja bardzo przypomina i akcentuje, bardzo prospołeczne muszą być akcenty w Konstytucji, na przykład referendum, na przykład inicjatywa obywatelska, czy weto obywatelskie. Obywatele muszą mieć wpływ na władzę. Jeżeli nie ma obywatel, suweren, wpływu na władzę, to dzieją się rzeczy dziwne. Ale ja mam, panie pośle, idę do wyborów na przykład, w ten sposób mam wpływ na władzę. No dobrze, a jaki pan miał wpływ na władzę wtedy, kiedy 6-latki władza postanowiła wprowadzić do szkoły, mimo że kilka milionów Polaków tego nie chciała? No ale to potem przyszli ludzie i odwołali tę władzę. Ale no widzi pan, a dzieci, w tym moje, poszły do szkoły i dzieciństwo zabrano, więc takie jest moje zdanie na ten temat. Jeżeli społeczeństwo nie chciało 6-latków w szkołach, to rządowi do tego nic. To nie powinno, to nie miało prawa wejść po prostu. I takie weto obywatelskie albo na przykład referendum bezprogowe bądź niskoprogowe mogłoby zablokować takie inicjatywy. I Federacja dla Rzeczpospolitej absolutnie. Powiem panu tak, panie redaktorze. Państwo jest nasze. Oddane tylko i wyłącznie na jakiś czas dzisiaj demokratycznie Prawu i Sprawiedliwości. Oni sprawują tylko i wyłącznie nadzór nad naszym państwem. Pana prezesa, pańskim i moim, naszym. I my jako obywatele musimy mieć wpływ na władzę, a jak nam tak ktoś nawywija, tak jak w Warszawie Trzaskowski wywija, to pytam się... Do kropki proszę, panie pośle. Słucham? Do kropki proszę, panie pośle, bo muszę równo czas rozdzielać. No to jak już zacząłem o Platformie, to już kropkę postawię. Dobrze, dziękuję panie pośle. Przechodzimy do pana Michała Kobosko. Pytanie takie. Następne wybory są za 3,5 roku. Musicie utrzymać swoją atrakcyjność, a na to potrzeba pieniędzy. Z czego będziecie się przez te lata finansować? Bo nie macie dofinansowania państwowego. No nie mamy dofinansowania państwowego i właściwie w tej chwili to cieszymy się, że nie mamy dofinansowania państwowego. No bo to państwo jest takie, jakie jest w tej chwili i taki jest ten system, jaki jest. My mamy takie finansowanie w tej chwili, jakie mieliśmy w kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni. W kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni ponad 126 tysięcy osób wpłaciło w sumie 7,5 miliona złotych
To był, mówiąc po angielsku, crowdfunding, czyli zbiórka obywatelska, zbiórka funduszy na kampanię. To będzie rzecz jasna przedstawione w sprawozdaniu finansowym, które złożymy w Państwowej Komisji Wyborczej. I my kontynuujemy taką właśnie zbiórkę obywatelską. W tej chwili zbieramy na dalsze kroki. Zbieramy na powstające stowarzyszenie, które będzie prowadziło działalność Polska 2050. I uważamy, że tą drogą, wykorzystując doświadczenia, które mieliśmy w kampanii, a które wcześniej Szymon Hołownia miał w dwóch fundacjach, które prowadzą działalność w kilkunastu krajach świata, w ten sposób zbierzemy środki wystarczające na to, żeby prowadzić naszą działalność, a my potrafimy być oszczędni. My nie szastamy pieniędzmi, my nie korzystamy, tak jak pan słusznie powiedział, z żadnych subwencji budżetowych, a subwencje budżetowe to są nasze podatki. Z naszych podatków wszystkie partie wydają tyle, ile mogą, pod korek, można by powiedzieć. My musimy być dużo bardziej efektywni, musimy się po prostu bardziej starać. I tak będziemy działać oszczędnie, a zarazem w całej Polsce, prowadząc między innymi sieć biur, które mamy we wszystkich miastach wojewódzkich, schodząc do powiatu, za chwilę schodząc do gmin. Mamy plan działania, który dzisiaj przedstawiał Szymon Hołownia na konferencji prasowej i na pierwsze 100 dni naszego ruchu i na okres następny do wyborów. Pan Marek, Jeżeli mogę, oczywiście system subwencji jest wadliwy, bo tu czy się stoi, czy się leży, to się należy. I nie trzeba zabiegać już o wyborcę raz na 4 lata powyżej 3% osiągniętego poparcia w wyborach. Powoduje, że w sposób progresywny te pieniądze wchodzą do budżetu takiej partii. Natomiast my jesteśmy takiego zdania, że raz w roku każdy obywatel przy PIT-cie, skoro 1% może przeznaczyć na dowolną organizację pożytku publicznego, 5 zł powinien móc przekazać na partię polityczną bądź dowolne stowarzyszenie. Wtedy nie trzeba by było powoływać partii politycznych i można by wtedy finansować takie inicjatywy, jak uprzednio była Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Konstytucji, czy właśnie... Ale panie pośle, ja chciałem się odnieść do pana doświadczenia politycznego. Czy pana zdaniem, bo Platforma Obywatelska też powstawała kiedyś jako coś w rodzaju ruchu społecznego, czy pana zdaniem w ciągu tych 3,5 roku formacja Szymona Hołowni będzie w stanie skutecznie zawalczyć z Platformą, a nawet zepchnąć ją ze sceny politycznej? Jak pan uważa? Powiem tak, że Szymon Hołownia odniósł bardzo poważny sukces. Mnie tylko zaskoczył fakt takie jedzenia sobie z dzióbków w wirtualnej Polsce z panem Trzaskowskim. To wyglądało z zewnątrz, bo ja jestem z zewnątrz, jako zanik tego ruchu, czyli przejęcie przez Trzaskowskiego tego ruchu. I to trochę zmartwiło, dlatego że każdy ruch obywatelski, a takim mówi pan Hołownia, że jest, ja trzymam kciuki absolutnie za obywatelskość tego kraju i za suwerena. I tak jak mówię, dzisiaj społeczeństwo nie ma odpowiedniej roli zagwarantowanej w Konstytucji. Panowie, powoli zmierzamy do końca. Muszę przerwać panu Jakubiakowi, bo jeszcze króciutkie pytanie do pana Michała Kobosko i ma pan 30 sekund na odpowiedź. Czy tworzycie własny klub parlamentarny, czy łowicie wśród posłów Platformy i PSL-u? Prawda czy fałsz? Nie łowimy wśród posłów różnych ugrupowań parlamentarnych. Wielu posłów, parlamentarzystów zgłasza się do nas, rozmawia z nami, jest zainteresowanych naszym ruchem. Ale przyjmiecie ich? Mówimy, nie tworzymy koła. To muszę zdementować, bo najróżniejsze sensacje na ten temat słyszałem. Panowie, serdecznie wam dziękuję. Marek Jakubiak z Federacji dla Rzeczpospolitej oraz Michał Kobosko z ruchu Polska 2050, dziękuję ruchu panu, Szymona Hołowni. Dziękuję wam serdecznie. Drodzy państwo, jutro 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. To był wielki zryw Armii Krajowej, żołnierzy Armii Krajowej. Ale musimy też pamiętać, że Niemcy wtedy zamordowali bestialsko ponad 200 tysięcy ludności cywilnej Warszawy. Kobiet, dzieci, mężczyzn. Ponad 200 tysięcy, ćwierć miliona ludzi pomordowanych przez Niemców. Ale wiecie co? Dzięki ich ofierze dziś możemy być dumni z Polski. I dziś jesteśmy z was dumni, żołnierze Armii Krajowej. I pamiętamy o was i modlimy się za was, za tych, którzy zostali pomordowani. Cześć wam i wieczna chwała.
Zawsze wspierałam zbiórki charytatywne, ale nigdy nie sądziłam, że będę musiała zbierać fundusze na ratowanie życia mojego synka. Dali mi go przytulić tylko na chwilę. A potem przyszła straszna diagnoza. Gdy dowiedziałam się, że z serduszkiem synka jest coś nie tak, to nie mogłam w to uwierzyć. Jasia uratować może tylko zabieg w klinice w Bostonie. Bo jego serduszko może przestać bić. Pomóż Jasiowi i innym podopiecznym Fundacji Polsat. Wystarczy jeden SMS 7531 o treści pomoc. Fundacja Polsat. Jesteśmy dla dzieci. Wydarzenia i Polsat News to najbardziej rzetelny program i kanał informacyjny. Pokazują to najnowsze badania. Dziękujemy za zaufanie. 1 września dzieci mają pójść do szkoły. Dziś w interwencji ekstra niepewność rodziców. Czy podczas pandemii szkoły są gotowe na powrót dzieci? Chodzi o zdrowie, życie tysięcy, milionów uczniów i nie można powiedzieć, że dyrektor za wszystko będzie odpowiedzialny. Interwencja ekstra 21:15. Na to czekaliśmy wszyscy. Warszawa chciała powstania. Obejmują się, płaczą. To był obraz niesamowity. Wszyscy śpiewali, jeszcze Polska nie zginęła i płakali jak bobry. Najcięższym dniem powstania to był 1 sierpnia. To była walka, żeby świat wiedział, że my walczymy o wolność. Nikt by nas nie wstrzymał. Tak, jakby było wczoraj.